Siema, tu Mike. Dziś wjechałem do piwnicy jak Piłsudski na rumaku, a to wszystko po to, żeby złożyć wam życzenia. Złożyć wam życzenia z okazji Święta Niepodległości, Święta Wszystkich Polaków. Cieszmy się tym świętem, jednajmy się, nie kłóćmy się, nie napierdzielajmy się na warszawskich ulicach i tak dalej, bo to wszystko jest niepotrzebne. Cieszmy się tym świętem, to jest najważniejsze. Z tej okazji założyłem, jak widzicie, koszulkę reprezentacji Polski, reprezentacji wszystkich Polaków po meczu z Irlandią. Jest to reprezentacja wszystkich Polaków. Z tejże okazji wziąłem do piwnicy ze sobą, przywiozłem na rumaku specjalne piwo. Piwo nietuzinkowe. Ale zanim o tym, to chciałem też powiedzieć, że piekę dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ dzisiejszym wpisem zaczynam taką nową serię. Chciałbym ją nazwać roboczo Pij to, bo dobre i tanie. Jako pierwsze piwo w tej serii, a przy okazji idealnie współgrające z naszym dzisiejszym dniem, jest piwo Polka. Tak? Piwo wygląda tak. Oczywiście dla dobra wpisu wszyscy udajemy, że nie wiemy, że Polka to chodzi tutaj o, na etykiecie chodzi o taniec, a nie o Polskę, ani nic takiego. Udawajmy, będzie lepiej. Ja będę udawał przez cały ten filmik. Słuchajcie, co to jest ta Polka? Polka jest to Pils. Pilsa na pierwszy odcinek nowego cyklu przyniosłem specjalnie Pilsa po to, że w odcinku, gdzie trochę pojechałem po perłach, obiecałem, że będę pokazywał piwa niedrogie, podobne do perły, a dużo lepsze, tak? Polka w sklepie kosztuje jakieś 3,5 zł. Można je kupić za 3,5 do 4 zł z butelką. Więc jest ok. Może skłamałbym, gdybym powiedział, że dostępny jest w każdej żabce, ale trochę wprawy i dostaniecie to piwo. Słuchajcie, Polka. Piwo uważone w browarze Wąsosz. Wspominałem już o tym browarze. Na blogu. Ożywiające piwo z dużą ilością polskiego chmielu, marynki i sibilli. Proszę bardzo, ważone polskimi chmielami. Pełny smak i zdecydowana goryczka, do których chce się wracać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ekstrakt początkowy 9%. Słabiutko. Znaczy słabiutko, no bardzo niski. Alkohol 4,1. Malutko, nie klepie. Uważone i rozlane w browarze Wąsosz. Wąsoszu. Konopiska. Dobrze. Smutna wiadomość jest taka, że to piwo takie dosyć śmieszne. Etykieta rysowana w Wordzie, ale ma coś w sobie. Piwo to przestanie się tak nazywać. W Wąsoszu doszło do rozdziału właścicieli. Właściciele tam nie dogadali się ze sobą. I z tego, co mi wiadomo, sama receptura tego piwa zostanie w Wąsoszu. Natomiast tak jakby prawa do nazwy zabiera ze sobą właściciel, który z Wąsosza odchodzi. Także piwo to ma się nazywać troszkę inaczej, ale ma być to samo piwo. Na pewno będziemy to śledzili. Dobra, spróbujmy. Kapsel czarny. Bach. Czuć chmiel, ale i czuć coś jakby utlenienie. Zobaczymy, są jakieś słodkawe nuty. Ciach, ciach, ciach. A czekajcie, powinienem to profesjonalnie nagrywać tutaj centralnie przed kamerą. Nie wiem, czy mi się to będzie udawało. Wiecie, ja się muszę ciągle uczyć, nie? To jest wszystko dla mnie nowe, co teraz robię. Czekajcie, zaschło mi w ustach. Okej, ale powąchajmy. Jakiś nieładny zapach. Powiem wam, że swego czasu to piwo było dla mnie piwem takim codziennym, tak? Piwem grillowym. W lecie wypijałem tego hektolitry i coś się chyba zmieniło, bo na pewno zmieniła się etykieta, bo etykieta była taka papierowa, byle jaka, przyklejona klejem takim, wiecie, jak to w podstawówce był taki klej biurowy. Teraz etykieta jest ładna, wyglancowana, śliska. No ładna to powiedzmy, ale zupełnie inna. Ale i w samym piwie coś się zmieniło. Przeważać zaczął schłód. To piwo naprawdę było fajnie chmielowe. Pachniało chmielem. Pachniało tą naszą sybillą, marynką. W smaku było czuć chmiel. To piwo było goryczkowe. A tutaj będzie wtopa. No, ten chmiel jest. Ten chmiel pojawia się przy drugim, trzecim łyku.
Mimo wszystko to dominuje tu słód w tym piwie. Jestem zdziwiony, mocno zdziwiony. No dobra, ten chmiel zaczyna wychodzić powoli. Z każdym łykiem zaczyna wychodzić. Słuchajcie, będę musiał to sprawdzić, bo z tym piwem, z tym przynajmniej egzemplarzem, on odbiega jakościowo od tych, co piłem je dotychczas. A uwierzcie, naprawdę piłem tego piwa dużo i jest to dobre piwo. Z całą szczerością przyszedłem tu polecić, przyjechałem na Rumaku polecić wam to piwo i nie bez powodu, tak? Nie chcę was ściemniać, więc będę to śledził. Piwo jest na pewno o klasę lepsze od wszystkich Eurocorpo Lagerów dostępnych w hipermarketach i na półkach takich co z osiedlowych sklepików. To w ogóle nie ma o czym mówić, ale zdecydowanie jest to klasa niżej niż poprzednie Polki. Dobrze, temat jest rozwojowy. Taki fajny, oryginalnie zaczął się odcinek, nie? Odcinek o pij to, bo jest tanie i dobre. Tu jest na pewno lepsze, ale nie aż na tyle dobre, co myślałem, że będzie dobre, tak? Dobra, podsumowując, słuchajcie, kochajmy wszyscy Polkę, bo Polka to fajny kraj, tak? Pozdrawiam was, Mike, miłego, zdrówka.